Część trzecią zaczynamy od dali w skrzyni koło piaskownicy starej, do której nasypałam ziemi i posadziłam wszystkie kanny, które mam z nasion od pana Piotra. I kannę Musafolia Grande. Silna kanna, bardzo silna. No dobrze. Prawdopodobnie wszystkie te z nasion będą żółte. Ale co do jednej mam podejrzenie, że nie. Minimalnie różnią się kształtem kwiatów. Ta akurat rozkwitła jako pierwsza, już przekwita. Wszystkie niewysokie. Wysiewałam... Są filmy. Zaraz zobaczmy. Chyba w styczniu. W każdym razie można też wpisać sobie u mnie kanna z nasion i będzie wiadomo, kiedy wysiewane. Zimą. Proszę, kolejny egzemplarz. One się różnią szerokością płatków i ilością nakrapianych kropeczek pieg. Ale że zakwitły, czyli się da. Myślę, że ta nie będzie na żółto kwitła, bo wyróżnia się już pąkiem od innych. Zobaczymy. Tak. I jeszcze taka ciekawostka, bo ja wysiewałam z nasion różne kwiaty do skrzyń z arbuzami i coś tutaj. I w wielu miejscach mam takie coś. Mi to wygląda na pomidora. Ale przecież by nie wrzucono chyba nasion pomidora. Bo miałam jedne nasiona kwiatów, taki miks przyciągający motyle. Czyżby to było w tym miksie? Może to nie jest pomidor. Zobaczymy. Tak. Dalie. I pomidory. I błędem zrobiłam, że posadziłam lantany. Muszę je zabrać, przesadzić stąd. Pszczoły bardzo lubią lantany. Tu są trzy odmiany lantan. Teraz dalia. Tak. Myślę, że to też są z moich nasion, bo ja nie zamawiałam takich. Ale piękne. A jak zakwitnie burza kwiatów, to dopiero będzie widok. Mrówki muszą być, jak żeby inaczej. Także mszyca atakuje, ja ją tępię i na nowo pojawia się. I z drugiej strony ta sama donica z kwiatami. O. I tu jest lantana, którą w 2019 roku przywiozłam z Chorwacji. Przywiozłam gałązkę, ukorzeniła się i teraz kwitnie. Jest to taki krzew. Bardzo fajnie, bardzo dużo przylatuje tu pszczół do lantany i nie jest jednoroczna, absolutnie. Zabieramy takie koleandry do domu, ją na zimę. Jółka karolińska. Ona piękny zapach wydaje. Tylko nie rano, po południu. I juka ma to do siebie, że z tej rozety, z której wychodzi pąk kwiatowy, to ona już z tego miejsca nie zakwitnie nigdy. Tylko z tych, które obok są dzieciątka. Tak, idziemy.
piękne, grube kwiaty. Efektowne, efektowne bardzo. Tu rosną dalie i też jedna już kwitnie. I ślimaki też są tutaj. Mnóstwo pąków. Tu muszę dalej podwiązać, bo się rozłożyła po deszczach. Arbuzy, pomidory. A w tym miejscu stały fuksje na słońcu pełnym cały dzień i to było bardzo złe miejsce. Postawiłam tutaj ten szczawik. Mam dwa takie. I ta szałwia z nasion, które wysiałam. Pelargonie. Tu jest taka piękna pelargonia pomarańczowa. Orange Ade ma w nazwie. Przepiękna. Zaczyna kwitnienie. A to jest właśnie Brugmansia z nasion. Brugmansia sanguinea. Ona jest większa od tej, która jest kupiona wczesną zimą. Nie wiem dlaczego tak. Czy to miejsce ważne jest? W poprzedniej części pokazuję tamtą Brugmansię sanguineę. A różni się takimi liśćmi o innym kształcie niż pozostałe Brugmansje. I takie omszałe lekko. Coś pięknego. Także od banana licjous nasiona były. Z trzech sztuk jedne wykiełkowały. Jedno. A tu za tą dżunglą kwietną ukryte są skrzynie i arbuzy w nich. Lecz nie jest to miejsce dla nich. Słoneczniki. No dobra, są tu dalie posadzone, są lilie, mięta pieprzowa, która się tak niesamowicie rozrasta, że szok. Ekspansywna niebotycznie. Dalie. I teraz tak, tak się udało posadzić mi nieświadomie. Trzy bardzo podobne do siebie. Każda jest inna, różnią się odcieniem. A chodzi mi o te trzy dalie. Raz, dwa, trzy. Wszystkie są z tej samej rodziny, która nie wiem jak się nazywa. Mają tej samej szerokości płatki, zakończone białymi końcówkami. Z tym, że ta jest najbardziej czerwona, w bordo, w czerwień. Ta typowo fiolet, a ta w taki róż mocny, pudrowy. Zacznijmy po kolei. Ta już przekwita. Bardzo szybko właśnie dalie w tym roku przekwitają. Takie są, taka jest pogoda. Czyli ta jest taki bordo pudrowy. Teraz fiolet. Dużo ma pąków już. O, piękne, grube. I w tą taką czerwień zgaszoną. Przepiękne. Pąków dużo. A marzy mi się jeszcze z tej serii o typowym czerwonym wnętrzu. Kiedyś taką mieliśmy. Dawno temu. Są przepiękne. Oraz tą już pokazywałam kiedyś. Piękna. Należy oderwać. Jeżeli nie chcemy nasion, to takie przekwitnięte odrywamy. Żeby się roślina nie męczyła, nie traciła energii na przekwitnięte kwiatostany, tylko energię oddawała w nowe pąki. Tak, tak i teraz tak, tu ominęłam przepiękną. Jakie to są odmiany, a może ktoś wie?
róż z żółtym. Idealne odzwierciedlenie koloru. O, to już przekwitła. A w sumie to zostawię to na nasiona, bo trochę nasion chcę zebrać. I tu zaczęła od dziś taka kwitnąć. Ta ma kwiat mniejszy. Tak. Słonecznik super. I tak jak mówię, skrzynie z darbuzami ukryte. A jeszcze jedno. Jedyna cynia z moich nasion umiera. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Co się dzieje? Kupne trzymają się. To jest aksamitka z moich nasion. Tu druga. Tu są kalele. Te jeszcze nie kwitły. Cały czas wypuszczają i wzmacniają liście. Zdaje się, że 3 czy 4 kolory tu są. No nic, czekamy dalej. Pomidorek Dziad Mróz, Diet Mróz z ukraińskich nasion. Danicy. Oj, nie zdążyłam nagrać. Tu przepiękna lilia była. Miała dwa pąki kwiatowe. Takie inne. Coś pięknego. I Dahlia Imperialis. Kupnych od Lily Garden. Dwie odmiany kupiłam, to jest jedna z nich. I będąc na targu znowuż, udało mi się jeszcze jeden kolor cyni kupić. To jest za 5 zł, taki krzaczor ładnie rozbudowany. Bo wcześniej kupiłam tą, którą widać, różową i czerwoną. Jeszcze były dwa inne kolory. Wtedy, teraz była był tylko ten kolor. Dobra, na razie niech leży. I zacznijmy po kolei na stanowisku arbuzowym. Już trudniej jest chodzić. Rozkwitła taka piękna dahlia. Duże kwiaty. Lekko pomarańczowe zabarwienie mają te płatki. Tak jak tu. Silny krzak. Obok dahlia o nietypowych płatkach. Niewielka jak pomponowa, ale jakie ma płatki. Ciekawe. A świat dali jest niebywale bogaty. Niebywale. I tu. Teraz idziemy dalej. To już pokazywałam. To jest mix dali ze show. Wszystkie cztery w czerwieni. Z czego widzę, że ta i ta to jest to samo. Natomiast te dwie są różne, aczkolwiek podobne. Niskie. Nasturcja również rozkwitła. Ona ma za zadanie piąć się po ogrodzeniu. Druga z dali. Trzecia.
Szkoda, że nie są to różne kolory. I czwarta. I nasturcje. Także parę dni temu zaczęły kwitnienie. A tu są słoneczniki ozdobne, które zostały przywalone ostatnio parę dni temu. Popodwiązywałam je jeszcze nie do końca. Trochę szkoda. Straciły energię taką, którą mogły oddać we wzrost, w kwiaty. A teraz muszą na nowo się tam ukorzeniać. Tak, jesteśmy z tej strony. Tam byliśmy przed chwilą. O, tu. I tu kolejna dalia. Widzę, że dużo czerwonych mam. Tak. To jest ta cynia wcześniejsza z targu. I tu błędem było posadzić kanny. Trochę nie przemyślałam sprawy, bo są słoneczniki wielkie, zagłuszają je i nasturcja. Ale bardzo, bardzo lubię kwiaty nasturcji. Przeokropnie. Przeokropnie. I zaczyna się kwitnienie aksamitki Marigold, którą zamawiałam z Wielkiej Brytanii. O takich grubych kwiatach. Koło tygodnia trwa. Ona się rozwija. Już koło tygodnia to trwa. Silne krzaki. Cały ciąg nasturcji. Pięknie pachnie. Pięknie, za rok też je posadzę. O, tu wariacje z oczkiem jakim. Proszę, plamka, raz, dwa, trzy. Piękne są. Tu jeszcze inny. Proszę. Szał barw, odcieni. O, i mamy tu dalię ukrytą. No, straszna sprawa. Ciasno mają te rośliny. Jak to pokazać? A jeszcze mieczyki tu wetknęłam. Reszta mieczyków w donicach. Dopiero posadzona tydzień temu. Jak pokazać tą dalię? To nie wiem. Tak źle i tak niedobrze. Krótki ma tu pęd. Tak, z 15 cm. No nic. Inny kwiat pokażę innym razem. Dobra. Mieczyk koślawiec. I kolejna dalia. No, ta jest też fajna. Płatki ufryzowane ma. Rozkwita pąk. To już prawie w pełni rozkwitu. I tu jest dalia ukryta. No nie, pomyślałam. W sumie to te słoneczniki, ja tak sadziłam. Dość gęsto. Myśląc, że nie wykiełkują. A one wykiełkowały i dżungla stworzyła się. Tu jest piękna dalia.
Pojedyncze, ma płatki kwiatów, ale ma bordowe liście, łodygi. I liście też takiej barwy wyróżniającej się. Proszę, widać wśród zieleni. I na stolicy. Mrówek pełno jest. A tu chyba widzę fajny odcień. O tak. Tak, nawet kamera dobrze pokaże. Proszę, jaki piękny odcień na stolicy kwiatuszka. I tu jest też jakaś dalia. Kolejna niska. Muszę je posegregować jesienią. Chociaż niekoniecznie niska. O. Zmierzamy do końca. Dalia kolejna. Z lekko fioletowymi końcówkami. Bardzo delikatnie. I tu jest jeszcze taka piękna nasturcja o jasnych kwiatuszkach. Oraz aksamitka z moich nasion. Już ją pokazywałam kiedyś, jak zakwitła jednym kwiatuszkiem. A teraz robi się większa, mocniejsza. W tym miejscu lewkonia letnia zaczyna kwitnienie i ślimaki ją lubią. Jak na razie miała takie niepozorne bardzo kwiatuszki, już teraz przekwitła. Druga. No i nie wiem, czy się uchowają astry biało-czerwone. Zostały raz, dwa, trzy, cztery krzaczki. Ślimaki zjadają. I tym widokiem zakończę prezentację roślinną, kwietną. To będą słoneczniki ozdobne, a kolejne filmy powstaną warzywne, moje kochane. Tak. Dziękuję. Na zdrowie!